tak samo nawet ci jeńcy, co tu mieszkali, emigracja przecież rosyjska, ukraińska była przerażona, jak nadchodziła ukochana Czerwona Armia. Myśmy tu chcieli taką konferencję zrobić o sławnym metalurgu, inżynierze ukraińskim, którego NKWD zamordowało, bo on znał się doskonale na stopach. Opracował w hucie Beldon. Niemcy go też honorowali. Więc nikt nie był zadowolony z tej swołoczy, która się tu pojawiła. Przy tym paradoks. Ci ludzie, którzy się tu pojawili, przypominali w dużym stopniu takie no nieokrzesane bydło, które pędzono jak na rzeź. Ale z drugiej strony oni sami byli ofiarami tego systemu, rosyjscy żołnierze. Systemu totalitarnego, który ich odczłowieczył, wpojono w nich chęć zemsty, mordowania, zabijania. I oto sami, będąc ofiarami tego systemu, tu stawali się katami. Zdobywali miasta, gdzie rabowali, gwałcili, za parę butów zastrzelił człowieka. Za zegarek, za papierosa. Tu przy Szowicach koło Gliwic taka scena. Oni zdobywali to miasteczko tam i z powrotem 2-3 razy. A ponieważ byli pijani, to im nie wychodziło. Ponieważ Niemcy zostawili sobie browar w Gliwicach. I to była najlepsza metoda, żeby powstrzymać ruch armii sowieckiej. Oni się opili. I potem próbowali to miasto zdobyć. I mordowali masowo tych ludzi, taka scena. Wpadli do chałupy, tam było kilka rodzin. No to te rodziny się zebrały, oni wszystkich mężczyzn zabrali na podwórko. Kobiety z dziećmi zostały w izbie. I Ruski pozostał z karabinem i z harmoszką i grał. A Ruscy kładli każdego mężczyznę na ziemię, jeden siadał na jednej ręce, drugi na drugiej ręce, a trzeci przychodził, strzelał w szyję. A tego bity nie słyszały, bo on grał na harmoszce. No i potem jak zaczęły krzyczeć, wrzeszczeć, to powiedział wot harasho i poszli. Tu ja przeglądałem takie akta, bo były specjalne komisje, gdzie kobiety się miały zgłaszać, te, które były zgwałcone, do usunięcia ciąży. Bardzo takie ciekawe protokoły. I ona pisze, że tam powiedzmy 10 chłopa ją zgwałciło, ale i tak dobrze, bo zabili tylko męża, ale na przykład córkę nie zabili. I ona się teraz prosi, żeby oni ten, powiedzmy, pójdł. No i lekarz bada, no i stwierdza, że tak, jeszcze się nadaje, można usuwać. Skala tego zjawiska. Teraz ludobójstwo, ewakuacja ludności niemieckiej, śląskiej, która ucieka przed wyzwolicielami. Zimę. Na terenie Gliwic, Zabrza i Bytomia bardzo częste były przypadki, że Rosjanie wpadali do mieszkań. W mieszkaniu wszystko jest tak, jak było. Przy stole siedzi rodzina. Kolacja jeszcze nie wystygła. I unosi się taki zapach cjankami. Starzy ludzie nie uciekali, była zima, popełniali samobójstwa. Ja kiedyś byłem takim, no, takim konsultantem, nie konsultantem filmu, ponieważ moi znajomi mi zadzwonili, mówią, słuchaj, coś niesamowitego, jest taka babka w Gerlitz, która opowiada, jak się wieszali wszyscy na wieś o tym, że zbliża się Czerwona Armia. Cała wieś się wieszała, bo oni nie mogli się uciec. Na wsi zostały kobiety, dzieci i starcy, a wiadomo, że rano przyjdą Ruscy. No to podjęli decyzję, się wszyscy powieszą. No i chodzili, robili te sznury. No i sąsiad przyszedł, powiedział, jak się trzeba wieszać. Zjedli kolację i poszli na górę się wieszać. No i ta córka, ponieważ ona miała 14 lat, nie umiała się powiesić. Ponieważ strop był niski, więc to porobili te sznury, matka, tam córka starsza, matka, no i ona, nie? No i trzeba było się do przodu rzucić, żeby się to zacięło. No i tak się rzuciły, ona się po jakimś czasie budzi, matka już zimna, starsza siostra zimna, ona żyje, nie?
No to trzeba płakać i znowu się rzucać. To się w końcu zacięło, no ale rano ją Ruski obudził. Czyli nie mogła się powiesić, była za lekka. I ten doni do mnie mówi, panie, to nie można, babie się coś w głowie pomieszało. Takie rzeczy mi opowiada. Ja mówię, panie, to prawdziwe. Takie przypadki tu na Śląsku były nagminne. I to, moglibyśmy to wiele opowiadać. Ludność uciekająca, przerażona, którą później w dużym stopniu zbombardowano na przykład w Dreźnie, na locie dywanowym. Czyli mamy ewakuację. I teraz proces następny, który się dokonuje na tym terenie, to jest kwestia zajęcia Śląska. Śląsk po całym tym okresie, kiedy został zajęty, to na tym terenie początkowo powstała administracja sowiecka. Sowiecka, ponieważ Rosjanie doceniali rolę i znaczenie Śląska. Planowali go zdobyć. Nie było w ogóle żadnego tego okrążającego manewru Koniewa, bo to bajka jest. Po prostu dobrze uzbrojona armia niemiecka, dobrze dowodzona, była w stanie się przebić pod Mikołowem i Tychami. A Koniew się bał, że Stalin go wyśle do łagru za to, że nie zamknął okrążenia i nie zniszczył armii, wymyślił te złote wrota. Bajki. Tak samo Krakowa nie zniszczyli, między innymi też i żołnierze akowscy przeszkadzali, ale przede wszystkim dlatego, że armia niemiecka się wycofała z Krakowa. Oni byli za słabi, żeby bronić i Krakowa, i Górnego Śląska, więc bronili tylko Górnego Śląska. Koniew bardzo kochał zabytki Krakowa, więc na wszelki wypadek przygotował najcięższą artylerię. Więc gdyby armia niemiecka się broniła, to ta najcięższa artyleria zaczęłaby strzelać. Jeżeli amerykańskim generałem było wszystko jedno, czy zbombardować klasztor w Monte Cassino, to co dopiero ruski? Nie bądźmy dziećmi, oni to niszczyli wszystko. Katedra w Kolonii przetrwała tylko dlatego i nie została zniszczona przez Amerykanów, bo była doskonałym punktem orientacyjnym dla bombowców.